Uwaga, dzwonimy do przyjaciela. To jest ten moment, to jest ta chwila. No, napisane nawet. Dzień dobry, cześć i czołem. To jest program Łyżwionerzy. Nadajemy prosto z Gdańska, gdzie w najbliższy weekend w hali Oliwia zostaną rozegrane Mistrzostwa Europy w Short Tracku, czyli... No właśnie, postanowiliśmy zapytać mieszkańców tego pięknego miasta, co wiedzą o tej dyscyplinie sportu i przy okazji zaprosić ich na weekendowe lodowe szaleństwo. Zaczynamy! Co to jest short track? Łyżwiarstwo szybkie na torze krótkim, wyścig rajdowe. Letni drink. To pierwsza odpowiedź. Spokojnie, ma pan czas, może pan również skorzystać z koła ratunkowego. No, to napisane nawet. To chyba łyżwiarstwo będzie szybkie chyba. No. Łyżwiarstwo. Short track. No coś z krótkiego na pewno. Łyżwiarstwo szybkie, na pewno, torze figurowym, nie? Na pewno. Długim? Długim? Krótkim? Krótki, nie no, short. Short, krótki. Co? Ostatecznie? Ostatecznie. Ta-da! Tak jest, proszę państwa, to jest dobra odpowiedź. Pytanie drugie. Jak się nazywa wicemistrzyni świata, mistrzyni Europy, zdobywczyni Pucharu Świata w short tracku? Justyna Kowalczyk, Natalia Maliszewska, czy może Joanna Jędrzejczyk? Natalia Maliszewska. Na pewno? Na 100%. Maliszewska, myślę. Że... Jest pani pewna? Nie, nie jestem pewna, ale zgaduję. Jędrzejczyk to jest w biegach narciarskich. Maliszewska. Maliszewska. Brawo, brawo, brawo. To jest wiedza na medal. Uwaga, dzwonimy do przyjaciela. To jest ten moment, to jest ta chwila. Ale emocje. W jakim kierunku jeżdżą zawodnicy w short tracku? W kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, czy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara? Przeciwnym. W kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. Wielkie brawa. Ilu zawodników w short tracku może jednocześnie startować w jednym biegu indywidualnym? 7. 3. Od 4 do 6. Od 4 do 6. To jest prawidłowa odpowiedź. Wielkie brawa, wielkie brawa. Basiu, powiedz mi, dlaczego jazda na łyżwach jest fajna? No bo fajnie się jeździ. Pięknie, rodzinnie, sympatycznie, lodowo. Co się dzieje, kiedy zawodnik ustawi płozę na linii startu? Zawodnik jest dyskwalifikowany, jest to prawidłowa pozycja startowa, czy może sędzia ogłasza falstart? Sędzia ogłasza falstart? Na pewno? Definitywnie. Proszę państwa, mamy to. Polska! Biało-czerwoni! Mam dla was dwa bilety do hali Oliwia, najbliższy weekend, na najbliższe Mistrzostwa Europy w short tracku. Bawcie się dobrze, kibicujcie biało-czerwonym i nie tylko. I zapraszamy na lodowe szaleństwo. Tak jest! No i teraz wyobraź sobie, że grasz o 1 000 000 złotych.